Znaczy, trenowaliśmy na prawie w tamtym tygodniu, trenowaliśmy w czwartek i w piątek, natomiast sami panowie doskonale wiedzą, że sobota, niedziela, znowu przyszła brzydka pogoda i do dzisiejszego dnia nie byliśmy na naturalnej nawierzchni, natomiast jutro idziemy na pewno na główną płytę i na pewno na głównej płycie będziemy trenować też w sobotę, także dwie jednostki treningowe i wyjeżdżamy do turu. Można było na siłę wyjść, być może na tą płytę, tylko boczną, tylko płyta jest tak grząska, takie bajotko. Rano bardzo, bardzo obludziała, natomiast po południu mocno miękka i nie ryzykowaliśmy ani urazów, ani kontuzji i trenowaliśmy na bezpośrednim. Trzeba się lepiej wyjść na tą boczną, bo pewnie na wyjeździe w niedzielę widzicie, jest takie boisko jak tutaj na boczną. Wie pan, na pewno tak, tylko że z kolei wyjść tylko po to, żeby nabić nogi i żeby one były bardzo, bardzo ciężkie, to dlatego unikamy takiej nawierzchni, takiego podłoża. Chcemy wyjść na normalną trawę. Zobaczymy, co będzie w turze. Na pewno jest to jedna wielka niewiadoma. Stan boiska, stan murawy. Wczesna godzina meczu powoduje to, że może być różnie. Jeżeli w nocy będzie przymrozek, może się okazać, że będzie zmrożona i będziemy grać na betonie, ale no, na pewno mecz się odbędzie. Tak, bo pismo z prezydentem do wszystkich zespołów przyszły, bo niektóre znowu próbowały przekładać mecze. Tak? I przyszły pismo obligatoryjne z PZPN-u, że muszą dołożyć wszelkich starań, żeby mecze się odbyły. Między innymi, że... My próbowaliśmy działać na zasadzie, żeby ten mecz w Turku był później, bo wtedy ta płyta też była inna, ale tam działacze zasłaniają się tym, że górnicy pracują w jakimś tam systemie, tak jak pracują, w systemie zmianowym i będzie ich więcej na pewno na meczu w niedzielę. I tak to wyszło, bo niedobrze można było... Ale to sobie mogłoby być więcej, mógł trener powiedzieć. A być może suma tam jest o dziesiątek. Nie zdążył się z nim.